Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Damian Reszka, jestem dyrektorem meczu Mistrzostwa Świata Kobiet w Warcałach pomiędzy Tamarą Tansy-Kurzyną a Natalią Sadowską. Jestem obecnie również niedawno wybranym prezesem Polskiego Związku Warcabowego. Witam Państwa na spotkaniu takim wprowadzającym w wydarzenie, które już od jutra przez najbliższe półtora tygodnia będzie nam towarzyszyło i mam nadzieję dostarczało dużo wrażeń sportowych i nie tylko. According to the fact that we have also guests from outside of Poland, I will use also English. I want to pronounce myself as the match director Damian Reszka and also recently elected president of Polish Drafts Federation. Welcome to this event. At first, the players, current world champion and six times world champion in total, Tamara Tansy-Kurzyna from Russia. And also welcome the challenger, two times world champion, Natalia Sadowska from Poland. I also would like to welcome the main referee, international referee from Kazakhstan, Ayrat Nurgaziyev. Also, I would like to welcome the representative of our main sponsor, the company Chess and Checkers Games, Irmina Koniecka. Welcome. Welcome also the coach of Tamara Tansy-Kurzyna, 10 times world champion, Alexey Chyzhov from Russia. I also would like to welcome coach of Natalia Sadowska, Grandmaster International Yevgeny Vatutin from Belarus. And I welcome you all, the media representatives and other guests that are joining this event. What we are going to do tonight is to pick the color of the first round of the games that will be played during the tomorrow's morning. But at first I would like to say you something about the rules of the game because it goes with that scenario. Every day of the round starts with round at 11 Polish time, Central European time, and it is classical game with the tempo of 1 hour and 20 minutes plus 1 minute per move for the player. If this game is won by one of the player, the result is 12-0. If the game ends up with a draw, then we play another game at 6 p.m. and this is the rapid game. If the rapid game is resultative, then the result of the game of the day is 8-4 for the winner. If the game ends up with a draw, then we play the last round at 7 p.m. This is the blitz game. And it's played with 5 minutes per player and 3 seconds of additional time per move. If there is a result, then it is 7-5 for the winner. If the game, last game of the day, ends up with a draw, the whole day is a draw with the result of 6-6. We play 9 rounds with the schedule that you can already see in our publications. In total, players can get 108 points, which means that the first player which gets 55 points, which is 1 point more than the half, wins the match and other games are not played anymore. Those are the rules that we will be playing during the next day, the next rounds. Mr. Main referee, can we make the lottery and decide which player starts with which color? Сегодня первый шаг нашего прекрасного матча между выдающимися, не побоюсь этого слова, шашистками Тамарой Тансы-Курзиной, как уже сказали, шестикратной чемпионкой мира, и Натальей Садовской, двукратной чемпионкой мира. Завтра непосредственная игра, но сегодня нужно сделать жеребьевку первого хода, первого тура. Как мы проведем? Вот у нас есть два знака, которые олицетворяют столицу Польши, Варшаву. Я думаю, что, наверное, Тамаре предоставим это право как шестикратной чемпионке мира. Я думаю. Пожалуйста, выбирайте любой. Черный.
It means that Tamara starts with black pieces and Natalia starts the first round with white pieces tomorrow. Спасибо и удачи, пусть победит сильнейшая. Do you have anything to add right now? Okay. Спасибо организаторам этого матча. На самом деле проделана очень большая работа. Я бы хотел персонально Дамиана поблагодарить, Яцека Павлицкого за то, что проделали такую большую всей Польской шашечной федерации. На самом деле это великий труд. И на протяжении более месяца, может быть даже двух, я вижу в Фейсбуке, в интернете много прекрасной информации. В общем, на самом высоком уровне это похвально. Я думаю, что это будет примером для будущих организаторов таких матчей. Спасибо вам. Спасибо. Czy mogłem prosić Jacka Pawlickiego o takie dwuzdaniowe przetłumaczenie tego, co miał do powiedzenia sędzia, główny zawodów? A ja przede wszystkim Tobie, Damianowi, chciałbym podziękować za piękne przygotowanie meczu i życzył sobie i życzył wszystkim przyszłym organizatorom meczu o Mistrzostwo Świata, aby były podobnie zorganizowane. To, co się działo przez Facebook, na Facebooku przez ostatnie kilka miesięcy, to, co widzi tutaj i to, co wszystko zostało przygotowane, niech tak będzie zawsze. Dziękujemy bardzo sędziemu głównego. Najważniejsze zostało już powiedziane, zostało przedstawione. To jest możliwość też dla Państwa, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania do zadania zawodniczkom, to bardzo proszę, jest to najlepszy czas. Czy chcielibyście Państwo jakieś pytanie do zawodników skierować? Okay, we don't have any questions to the players, so everything is set up, everything is planned. Tomorrow at 10 a.m. Is the opening ceremony. O, pardon, bardzo proszę. W imieniu portalu Dominator.eu ja proszę Tamarę na ruskim języku, myślę. Tamara, skaży, skolko raz ty już grała w Polsce, jest to już pierwszy raz i jakie twoje oczuścienia z turnierów, które prawiła w Polsce? Który raz? Первый раз мы были играли в Дарловке. Пани Мария, да? Она проводила, да, она проводила турнир. Это был, по-моему, мой первый выезд за рубеж. Даже так? Да. Но это был культурный шок. Вернулась я уже в Россию другим человеком. Потому что все равно как бы культура другая и все по-другому. Я помню, очень была вкусная рыба приготовлена, там же рядом с морем. Вот такие воспоминания особые. Ну и место вроде бы это было курортное. Вот, поэтому с того турнира, вот сейчас, кстати, вот мы с вами ехали в машине, я как раз вспоминала его, что, ну, наверное, я вот, получается, лучше всего помню, это тот турнир в Польше. И вот сейчас, который матч. А вот, хотя я часто бывала, но посередине как-то вот оно вроде бы несравнимо по впечатлениям, как в первый раз и как вот сейчас. Так, bardzo proszę. Ну, Тамара вспомина, что первый раз была в Польше в 1996 году, то был турнир организован еще в Пане Марии, Мария Бурбе, Хонорового Президента, еще не живется. Ten turniej był w Dabłówku, to był rok 96 i dla Tamary to był w ogóle pierwszy wyjazd zagraniczny i ma z tego wyjazdu bardzo fajne wspomnienia, ponieważ dla niej to był taki kulturowy szok. I jak wróciła już do Rosji, to już była w zasadzie innym człowiekiem, bo zobaczyła wszystko, że wszystko jest inaczej, jest troszkę inaczej niż w Rosji. Bardzo miło wspomina pyszną rybę, którą miała w Dabłówku. No i ten wyjazd później był po drodze jeszcze i teraz mi bardzo się podoba do tej pory przyjeździe do Polski, także to, co było po środku, ale właśnie bardzo mocno jej w sercu siedzi ten pierwszy wyjazd do Polski i teraz pobyt tutaj. Dziękuję i mam nadzieję, że ten poziom w odczuciach się oczywiście utrzyma. Czy ktoś jeszcze chciałby jakieś pytanie zadać do kolejnych zawodników?
Okej, dziękuję. W takim razie, jak wspominałem, jutro o godzinie 10 uroczyste otwarcie zawodów. Tomorrow at 10 a.m. opening ceremony and 11 a.m. we start the first game of the match. Natalia starts with white pieces. Tamara starts with black pieces. Thank you very much for your presence and if you would like to interview players on your own, it is possible now. Even easier than during the match, because we don't want to exhaust the players. We just want them to stay rest and give the best drafts they can. Thank you very much. Dziękuję bardzo Państwu.